Dobry wieczór Państwu. Chciałem powitać poetki, tłumaczki, poetki Mariannę Kijanowską oraz Anetę Kamińską, z którymi mieliśmy okazję kilka chwil temu już porozmawiać. Zanim przejdziemy do kontynuacji rozmowy, która tak pięknie się nam zaczęła, chciałbym poprosić o to, aby przemówiły same wiersze. Czy zechcesz przeczytać kilka fragmentów książki, o której będziemy rozmawiać? Ділитися світлом, як неофіти у катакомбах. Бо неофіти – це, по суті, розсада. Рухатися за світлом – жити. Світлом ділюся з такими, як я, хто вперше повірив. Або не вперше, а дуже. Коли дуже обстрілюють і дуже болить. Коли бракує повітря, світло рятує цілком нову рослину мене і кожного, хто наважився жити у новій землі, під новим небом, ловлюся за промінь і ділю його, як хлібину на всіх. Моє повітря, твоє і наше. Беріть його, пийте, споживайте воду і все, що в воді. Бо і в окопах, і на пожарищах день настає, рости. Промінь дихати. Пересаджені з бомбосховищ в нові міста діляться світлом. Dzielić się światłem. Jak neofici w katakumbach, bo neofici to w istocie rozsada. Obracać się za światłem, żyć. Światłem dzielę się z takimi jak ja, kto po raz pierwszy uwierzył. Albo nie po raz pierwszy, lecz bardzo. Kiedy bardzo ostrzeliwują i bardzo boli. Kiedy brakuje powietrza. Światło ratuje całkiem nową roślinę mnie i każdego, kto odważył się żyć w nowej ziemi pod nowym niebem. Łapię się za promień i dzielę go jak bochenek na wszystkich. Moje powietrze, twoje i nasze. Bierzcie je, pijcie, spożywajcie wodę i wszystko, co jest w wodzie. Bo w okopach i na zgliszczach dzień nastaje, żeby rosnąć. Promień, żeby oddychać. Przesadzeni ze schronów do nowych miast dzielą się światłem. Війна змінює все. І шелест, і шурхіт. Листопад у травні, густий багрянець від куль, прострелені листя, лиця, долоні поперек горла лісу війна. Не видно за нею ні неба, ні у небі птахів, а тільки видно в птахах розтерзані сни, нутрощі серце, червоні ворони, червоні дрозди, солов'ї. В місяця вирвані ніздрі, тепер він сичить, п'ється головою об лід, втікає на саме дно, доки не пізно. Кривавий, як короб, а сонце прикидається сліпим і глухим, не тьохкає, мов німе, зневаживши фотосинтез,
як дурне мацає простір, намацує міни пелюстки, принюхується до грибниць протитанкових. Витравлена трава війни змінила зелений колір. Кіпчики фугаси лише в цьому лісі 7 або 10 тонн. І якщо ти живий, вчишся бути поміж і між, вчишся снувати поміж і між, існувати, існувати, снувати, тільки тоді ти по-справжньому тужиш і молишся, перемагаєш ліс на війні всередині сну людини. Пам'ятає велике поперек горла лісу війна. Wojna zmienia wszystko, i szelest, i szurgot. Listopad w maju, gęsta purpura od kul, postrzelone liście, twarze, dłonie w poprzek gardła lasu, wojna. Nie widać za nią ni nieba, ni na niebie ptaków. Widać tylko w ptakach rozwarte sny, wnętrzności serce, czerwone wrony, czerwone drozdy, słowiki. Księżyc ma wyrwane nozdrza, teraz syczy. Bije głową o lód, ucieka na samo dno, póki nie jest za późno. Krwawy jak karp, a słońce udaje ślepe i głuche. Nie trzepocze jak nieme, znieważywszy fotosyntezę, jak głupie obmacuje przestrzeń. Wymacuje miny płatki, wąchuje się w grzybnie przeciwpancerne. Wytrawiona trawa, wojna zmieniła zielony kolor. Kupczyki fugasy, tylko w tym lesie 7 albo 10 ton. I jeśli jesteś żywy, uczysz się być pomiędzy i między. Uczysz się snuć pomiędzy i między, istnieć, istnieć, snuć. Tylko wtedy tak naprawdę tęsknisz i modlisz się, zwyciężasz las na wojnie wewnątrz snu człowieka. Pamięta wielkie w poprzek gardła lasu wojna. Домовилися дзвонити і дзвониш, а я мовчу, бо мова б'ється чолом у подвірок, сезон виставок, презентацій, Соледара, Вугледара, Бахмута. Дзвониш, а я мовчу, з рук на землю падають двері, тоді стіна, шафка із коником. Півника в нас не було, з рук на землю падає небо. Знаю, ти дзвониш, але не знаю, звідки голос твій, місце на землі, але земля возноситься і горить, возноситься і горить. Попіл магмою затікає в горло. Від тебе до мене розриви, вирви зв'язку, різні пейзажі, тіла і танки, міни, бронемашини, позаторішні стручки. В ту весну квітів ніхто не садив і тепер не посадить. Якщо ти, якщо ти, якщо ти, якщо ти, думаю, затинаючись, якщо ти мене чуєш, чуєш, напиши мені блискавкою на небі, розрядом в серці, і я тобі відповім, відповім не словами, Господи, або хай не лише словами. Налаштуй телевізійну радіометричну камеру на мою прохолодну піжаму з флоксами і гарячого золотого кота, і на тлілу Біблію, і на передостанню книжку. Небо впало, але ми все ще тут, досі тут. Ти чуєш, ми досі тут. Я не знаю, що ще сказати. Umówiliśmy się dzwonić i dzwonisz, a ja milczę, bo mowa bije czołem o futrynę. Sezon wystaw, prezentacji Soledaru, Wugledaru, u Bachmutu. Dzwonisz, a ja milczę. Z rąk na ziemię padają drzwi, potem ściana, szafka z konikiem. Kogucika u nas nie było. Z rąk na ziemię pada niebo. Wiem, że dzwonisz, ale nie wiem skąd twój głos, miejsce na ziemi, ale ziemia się wznosi i płonie. Popiół jak magma wpływa do gardła. Od ciebie do mnie wybuchy, przerwy, wyrwy połączeń, różne pejzaże, ciała i tanki. Miny, wozy pancerne, strączki sprzed 2 lat. Tamtej wiosny kwiatów nikt nie siał i teraz nie posieje. Jeśli ty, myślę zacinając się, jeśli ty mnie słyszysz,
napisz do mnie błyskawicą na niebie, władowaniem w sercu i ja Tobie odpowiem nie słowami Boże lub nie tylko słowami. Nastaw termowizyjną radiometryczną kamerę na moją chłodną piżamę we floksy i gorącego złotego kota i na zbutwiałą Biblię i na przedostatnią książkę. Niebo upadło, ale my wciąż jesteśmy tu, nadal tu, ty słyszysz, my nadal tu. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Dziękuję. Książka Fotosynteza to tom nie tylko o wojnie, ale też o pamięci na temat wojny. Jesteśmy w miejscu, któremu patronuje Czesław Miłosz i jest w tym też jakiś rodzaj tego, czego Miłosz uczył, że poezja to rodzaj ocalicielki. Wydaje mi się, że ocalicielka pamięci jest właśnie tym tomem. Te pamięci mają różnoraki charakter. Już o tym rozmawiałyście. Z jednej strony to pamięć jednostkowego doświadczenia. Piszesz w jednym z wierszy o czymś tak osobistym jak pamięć śladów krwi Piotra na spodniach. Z drugiej strony piszesz, że kula leci na cztery strony świata, a każda leci we mnie. Tu zderzona jest ta jednostkowa, bardzo prywatna pamięć z pamięcią zbiorową, jakąś taką bardziej dotykającą no, właściwie wszystkich, którzy pewien rodzaj doświadczenia dzielą. Chciałbym się zapytać o to, jak myślisz o czytelniku, czy dzieląc się tą pamięcią z czytelnikiem, bardziej myślisz o dzisiejszym czytelniku, czy o czytelniku z przyszłości, który będzie mógł to doświadczenie poznać dzięki temu bardzo gorącemu i bardzo bieżącemu zapisowi. Pamięć o wojnie w ogóle jest taka bardzo trudna rzecz, bardzo nieprosta, bo w ogóle jakby wojna kwestionuje samo pytanie o pamiętaniu. Kiedyś byłam bardzo pod wrażeniem jednego z późnych esejów Hannah Arendt o tym, że w jakim stopniu widzowie oglądające wiadomości na telewizji, czytające o wydarzeniach wojny w gazecie, w jakim stopniu są świadkami tej wojny, bo to jest naprawdę takie pytanie, które dotyczy epistemy, jakby samego sedna wiedzy. Bo z jednej strony, czym różni się ja, czytając wiadomości, śledząc za wojną w Berlinie, ode mnie, gdyby czytałam wiadomości i śledziłabym za wojną we Lwowie. Przecież nie mieszkałam w Charkowie, nigdy nie mieszkałam w Charkowie zresztą. Bywałam w Charkowie i mogę sobie wyobrazić Saltivku, gdzie jest dawne mieszkanie Sergija Żadana, które zostało zrujnowane przez jeden strzał, zresztą jak ogromna ilość innych mieszkań moich znajomych. I czy jestem świadkiem i czy mogę pamiętać, skoro nie jestem bezpośrednio. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest pytanie o tym,
czym jest fakt. Gdy mówimy nie o świadczeniach dotyczących zbrodni, które dotrą do sądu, do prokuratury, do mediów, a po prostu właśnie czym jest fakt właśnie dla pamięci. Bo przecież nie musimy wszystkiego pamiętać. I mózg jest zrobiony Panem Bogiem dla człowieka w ten sposób, że człowiek jest skłonny zapominać, zwłaszcza zapominać to, co działo się złego. I jak zrobić tak, żeby to złe jednak pamiętać? I w jakim stopniu ten, kto już nie chce pamiętać, w jakim stopniu on pozostaje świadkiem? Bo może nie, skoro nie opowiada. I trzecia na przykład rzecz związana z pamięcią jest to, że bardzo interesuje mnie i interesowała zawsze tak zwane mikrohistorie. I zawsze jakby widzę, że w mikrohistorii pamięć jednostki lub bardzo różni się od pamięci społecznościowej, lub w ogóle podpada pod pamięć społecznościową. I tu mogę nawiązywać do wydarzeń na przykład 14 roku, przed właśnie od razu po aneksji Krymu, ale jeszcze przed pierwszymi śmierciami w samym Donecku, kiedy to wiele osób mi opowiadało, że no zresztą mogę powołać się nawet na Wołodymyra Rafiejenka. On opowiadał, że jego sąsiadka, która chodziła po ulicach, wiedziała wszystko, co działo się, mimo to wracała do domu i opowiadała to, co słyszała w wiadomościach, przy czym rosyjskich. I to jest właśnie też fenomen pamiętania, tak? Bo człowiek wypiera to, co widzi, a pamięta tylko narrację. I o pamięci kwestionuje jakby narrator lub manipulator, który jakby stwarza narrację lub spontanicznie, lub mając jakieś intencje. I muszę powiedzieć, że ja te pytania na poważnie jakby rozmyślałam nad tym dość dużo czasu, bo pytanie, w jakim stopniu jestem świadkiem, w cudzysłowie, pisząc Babie Jar na głosy i w ogóle jak mogę to mówić, skoro nie jestem Żydowką. Lub po prostu jak mogę mówić to przez ja, a nie przez ona, on, czyli jak normalny narrator. Czyli właśnie na moment lutego 2022 roku już jakby byłam w trakcie rozmyśleń na temat pamięci. I zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę w społeczeństwie, w kulturze jest kilka rodzajów pamięci. Powiedzmy tak, krótkotrwała, średniotrwała i długotrwała. I jeśli chodzi o tą długotrwałą pamięć, o średniotrwałą decydują dokumenty oczywiście. A jeśli chodzi o długotrwałą pamięć, no to o tej pamięci decydują, powiedziałabym tak, że pieśni przy ognisku.
pieśni, opowieści przy ognisku, taki jakby bardzo archaiczny rodzaj pamiętania, który jakby może przetrwać nawet potop wszechświat. Wszechogarniający, tak. Bo jakoś i właśnie w ten sposób zdałam sobie sprawę, że niektóre rzeczy trzeba opowiadać jakby z pamięcią, ale wbrew pamięci. I jak zaczęłaś się właśnie ta wojna, która trwa tak naprawdę dla mnie 30 lat od momentu, jak zdałam sobie sprawę o niektórych rzeczach, dla kogoś 850 od momentu, jak po raz pierwszy przez Rosjan został splądrowany Kijów. Właśnie nie mogłam pisać. Od lutego 2022 roku nie mogłam pisać. Za rok, od lutego do lutego, napisałam 16 wierszy. Zresztą Ostap niektóre z nich wybrał do antologii, o której mówiłam wcześniej. Ale ja tak naprawdę nie mogłam pisać i cały czas myślałam o tym, jaki właśnie musi być język tych wierszy, bo zdałam sobie sprawę, że nie mogę pisać o tej wojnie jakby ze starą pamięcią i ze starym językiem. Bo język jakby jest takim graalem pamięci. Po prostu jak właśnie jest język, stwarza pamięć w dużym stopniu. Chciałam stworzyć język, który by jakby stwarzał nową pamięć o wojnie tej. I ta książka jest czymś pośrodku tak naprawdę, bo do tej książki weszły wiersze, które napisałam po lutym 2023 roku, czyli za rok po tej początku wielkiej już wojny. Ale napisałam ich przed tym, jak zaczęłam pisać bardzo intensywnie po kilku wierszy dziennie. I chodziło mi o to, żeby opowiadać o tej wojnie właśnie z pamięcią osoby opowiadającej historię przy ognisku. Bo ja bardzo mi zależy na tym, żeby o tej wojnie było pamiętano nawet wtedy, jak ludzie już nie będą pamiętać faktów. Żeby była pamięć, która jakby jest powyżej faktów, poniżej faktów. Tak jak nad nami jest niebo i ziemia, a my jesteśmy pośrodku. I nie wiem, czy udało mi to się, ale to jest pierwsza książka o moim życiu, właśnie, którą pisałam, żeby istniała pamięć głębiej niż poziom dokumentów, faktów. Bo dla człowieka za 300 lat nie będzie na tyle znaczące coś konkretnego z tej wojny. Z innej strony ja chcę, żeby ta wojna była pamiętana przez stulecie.
I jeszcze jedna rzecz, która dotyczy faktów. W tej chwili Wiktoria Melina, wybitna pisarka ukraińska, działaczka społeczna, walczy o życie. Została zraniona w Kramatorsku podczas ostrzału, który jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Ale i o tym pisały media i tak dalej, ale ja widziałam zdjęcia ludzi z Kolumbii, trzech osób, właśnie też działaczy i społecznych i dziennikarzy z Kolumbii, wspierających Ukrainę, którzy byli z Wiką, czyli raczej Wika była z nimi w czasie tego ostrzału. I kiedy zobaczyłam jedno z tych zdjęć, człowiek w koszuli, w kurce i na kurce kropli krwi. I tak naprawdę myślę, że to jest krew Wiki, ale może nie. Pamięć nie zachowa tego jako faktu. To jest po prostu jedno z setki tysięcy, może z milionów już zdjęć związanych z wojną. I ja tak naprawdę nigdy nie będę mieć odpowiedzi na to pytanie. Ale tak, ale dla pamięci to, czyja to krew, ma ogromne znaczenie. I wbrew temu, co udowodniłaby ekspertyza DNA, gdyby tą krew było sprawdzono, czyli gdyby dotarliśmy właśnie do faktu, czyja to krew. Ale ja wolę uważać jako prawdę, że to jest krew Wiki, Wiktorii Ameliny. I to jest właśnie taka pamięć, którą właśnie człowiek, który słucha opowieść przy ognisku, może po prostu dopasowywać. I taka prawda dla prokurora może nie być faktem, ale dla mnie, jako narratora przy ognisku lub kogoś, kto słucha przy ognisku, ona będzie prawdą. No bo prawdą jest. No i więc właśnie bardzo dziękuję za pytanie o pamięć, bo to jest najważniejsze pytanie tej książki. No właśnie, pamięć i wojna. Właściwie jedna i ta sama wojna jest jednocześnie tysiącami wojen, bo każdy jakby ta wojna dotyka każdego w sposób indywidualny i jednocześnie dotyka całego narodu, więc ta jedna wojna jest jednocześnie milionami wojen. Powiedziałaś o tym, że o pamięci, o tym, w jaki sposób chcesz przez tą książkę opowiedzieć o wojnie, o prawdzie o wojnie. Wspomniałaś też o języku, który trzeba znaleźć, aby na nowo móc o niej opowiadać. Tu pojawia się jeszcze jeden wątek. Ta książka, mimo że jest jedna, tak naprawdę to są dwie książki. To znaczy, to jest ta sama książka w języku ukraińskim i w języku polskim. Jednocześnie jest to ta sama książka i dwie różne książki. Chciałem się zapytać o to, jak pisząc wiersze patrzysz na język i czy myślisz o tym, mając własne doświadczenie jako tłumaczka, czy konstruując te wiersze myślisz o tym, żeby one były w jakiś sposób łatwo przekładalne? I żeby łatwiej odbijać tę prawdę, która jest tutaj zawarta,
w innych językach. My tu z Anatą jesteśmy w równoległej sytuacji, bo ona tłumaczy moje wiersze, ja tłumaczę jej wiersze i jak Aneta nigdy nie myśli o tym, jak ja przetłumaczę jej wiersz, tak ja nigdy nie myślę, jak będzie mój wiersz przetłumaczony. I nawet nigdy nie pytam. Po prostu ufam tłumaczowi, bo i tak poezja tłumaczy się nie tylko z języka na język, nie tylko z kultury na kulturę, a też są jeszcze jakieś rzeczy, o których decyduje tylko tłumacz. I tak naprawdę dla mnie relacje z tłumaczem jest, są pobudowane na takim zaufaniu, które jest jakby większym nawet niż zaufanie do lekarza na przykład. Ale gdybym właśnie i do tego w ogóle nie myślę o tłumaczeniu. Ja myślę o zaufaniu do tłumacza, ale od razu o tym zapominam, bo chodzi tylko o to, żeby znaleźć język, bo i tak tłumacz będzie musiał stworzyć od nowa jakby język dla książki. Uda się lub nie, to zawsze jest ryzyko, ale moje ryzyko też jest, uda się lub nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie chciałabym szczególnie podziękować Anecie, bo nie wiem, czy polskie społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to właśnie Aneta, to właśnie Bohdan Zadura, to właśnie inne tłumacze jakby stwarzają za nowo teraz język polski w obliczu tej wojny. Bo to nie tylko chodzi o jakieś sensy, którzy przychodzą do Polski przez media i tak dalej, ale chodzi o zupełnie nowy język, który przychodzi do Polski przez tłumaczy, zwłaszcza tłumaczy poezji. I tak naprawdę ja nie myślę, jak ktoś przetłumaczy mój wiersz, ale ja czasami myślę, jak zmieni się polski język po tej wojnie, tak samo jak myślę o tym, jak zmieni się ukraiński język po tej wojnie. I to jest tak trochę jakby postawić lustro przeciwko lustra i w lustrze odbija się lustro, ale tak naprawdę to jest taki nieskończony korytarz w taką nieskończoność, bo tu ja właśnie godzinę temu powiedziałam, że są poeci, niektórzy piszący o wojnie w Ukrainie, którzy są jakby satelitami, ale nie mówiłam to w złym sensie, a mówiłam tylko właśnie w sensie tego, że to jest jakby stwarzanie języka spowodowane jakby stwarzaniem innego języka. Trudno mi to określić, bo dopiero o tym myślę i dla mnie polski nie jest językiem ojczystym, ale właśnie mam nadzieję, że zrozumieliście. Chodzi o to, że właśnie w czasach takich wydarzeń rola tłumacza jest szczególna, bo pamiętam na przykład, jak co najmniej jak ja to odbieram, jak zmieniła rzeczywistość poezja awangardy i polskiej, i amerykańskiej, i rosyjskiej, rzeczywiście ukraińskiej, francuskiej i tak dalej. Bo właśnie z języka awangardy przed II wojną światową przyszło to, że ciało może być jak maszyna, że może być fabryka śmierci. Zabijanie ludzi przed tym w poprzednich wojnach
nie dopuszczało jakby samej maszyny jako takich, jako narzędzia i fabryki śmierci jako metody. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Teraz mówię bardzo spontanicznie. Ale właśnie to, że to ujęcie rozpowszechniło się, właśnie to jest z jednej strony odpowiedzialność tłumaczy i poetów też, a z innej strony to jest po prostu, no tak działa rzeczywistość. I myśląc teraz o tej wojnie, ja pamiętam o tym wynalazku awangardy światowej, o fabryce śmierci i o maszynie zabijania i o ciele jako maszynie, który może być po prostu złamany, który może być jakby zmechanizowany, bo za 100 lat przed tym, nawet w najgorszych wojnach, człowiek mógł być traktowany jako zwierzęcie, czyli bardzo nisko, ale nikomu by nie przyszło do głowy właśnie. Tak właśnie, jakby fenomen masowej zagłady nie istniał do momentu, jak to pojawiło się w języku, w wyobraźni. I dla mnie to jest taka bardzo ważna rzecz, o której właśnie myślę, jak zmieni się język skutkiem wojny. I sama miałam takie doświadczenie z tym pytaniem po raz pierwszy, jak tłumaczyłam Tuwima Lokomotywę. I tam jest ta armata. I ja napisałam w tłumaczeniu, że coś nadzwyczajnie straszne, kolesa u niego niemal pęsne. Czyli zrobiłam, kto zna oryginał, rozumie, że chodzi o armatę, ale Wołodymyr, художник, зробив ровер. І я, власне, пішла на цей трюк, власне, за свідомістю, що вірш для дітей не повинна бути армата в таким тоні жартобливим вśród інших невинних речей. І то, власне, я завжди о тим мислю, коли тлумачу. To jest również pytanie do ciebie, Aneto, bo chciałem się zapytać o nie tylko o konstruowanie języka, ale też o to, jak bardzo zmienia się polski język i poprzez również twoje decyzje translatorskie. Rozmawialiście godzinę temu na temat bawełny. To jest jeden z idiomów, który zaczyna przedostawać się do polszczyzny. Ja nie ukrywam, że to jest chyba mój ulubiony z idiomów. To znaczy taki, który moim zdaniem jest nieprzetłumaczalny w żaden inny sposób. Ty też zdecydowałaś się go zachować. Chciałem się zapytać o inne twoje decyzje związane z tą książką. To znaczy, czy były takie fragmenty, które wydawały ci się nierozkodowalne w polszczyźnie i zdecydowałaś się znaleźć coś bardziej zakorzenionego w naszym języku, czy nie? Czy tam po prostu nie było tego typu zagwozdek translatorskich? Ja może zacznę od tego, że podziękuję Mariannie za to zaufanie, za to okazywane cały czas zaufanie. I rzeczywiście muszę powiedzieć, znaczy to, czym mówiła Marianna, rzeczywiście się z tym zgadzam, z tym tworzeniem języka.
I ja to czuję tak, że język ukraiński się zmienia i to nawet może bardzo się zmienia teraz. I my, jeżeli chcemy być obok, jeżeli chcemy być blisko, chcemy być przy Ukrainie, to my też musimy swój język zmienić, bo my chcemy być. Tak jakby, to jakby od początku widzimy, że chcemy być i ten język się bardzo zmienia. I może nawet zacznę jeszcze nie od przykładów, czy przykładów literackich, ale nawet... tego, co się obserwuje w wiadomościach. Ja codziennie od półtora roku mam włączone czasem nawet dwie naraz relacje na żywo i obserwuję, jak sobie tam czytam te informacje. Czasami sobie w ogóle ci dziennikarze nie radzą kompletnie, czasami sobie radzą, ale też widzę, jak się to zmienia. I na początku na przykład nie było jakichś terminów, czy nawet jeszcze w 2014 roku, one się pojawiły. Czasami to są jakby, nie wiem, lepsze czy gorsze próby jakiejś adaptacji, ale one się już pojawiają. I one się zaczynają już też brzmieć, tak jak brzmią normalnie w języku, zwyczajnie w języku ukraińskim. One też po iluś tam użyciach zaczynają w mediach na przykład, one zaczynają też już mniej więcej normalnie brzmieć w języku polskim i my już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Jakieś takie realia, na przykład właśnie związane z wojną, nie wiem, z militariami i tak dalej, które nie są dla nas, znaczy nie dla mojego pokolenia, nawet dla trochę starszego, nie są czymś codziennym, czymś zwyczajnym. Zresztą mówiliśmy też troszkę o tym, mówiłam trochę o tym w tej poprzedniej dyskusji, ale nawet chodzi o takie rzeczy związane z Ukrainą, z realiami Ukrainy. I nawet zauważyłam, że jest taki, zapomniałam, jak się on się oficjalnie nazywa, jakiś taki urzędowy wykaz nazw geograficznych czy coś takiego, on był aktualizowany i pojawiła się aktualizacja dotycząca tylko Ukrainy, czyli po 24 lutego zeszłego roku pojawiła się, nie pamiętam ile stron, ale całkiem sporo, aktualizacja tych nazw geograficznych dotyczących tylko i wyłącznie Ukrainy. Czyli to znaczy, że pojawiła się potrzeba pisania i mówienia o miejscowościach, czy jakichś innych punktach geograficznych, o których wcześniej zwykle się nie mówiło, nie wspominało i nie było jakiejś jakiegoś oficjalnego polskiego brzmienia. Czasami to nawet były, to są nawet czasami małe jakieś miejscowości, ale jakieś były, nie wiem, ataki czy jakieś walki. No i trzeba było wspomnieć o tym, trzeba było pisać o tym w wiadomościach. Oczywiście to czasami było straszne, bo na przykład, nie wiem, jeżeli widziało się taki kawałek ekranu, to na przykład jedna miejscowość mogłaby być zapisana na trzy różne sposoby, tak samo jak i nazwisko i tak dalej. Ale widać, że to się zmienia i widać, że jest próba już uporządkowania i wprowadzenia tego do języka. To się przejawia też w pewnym sposobie przejęcia symboliki, która jest zaklęta w języku, nie? Tak jest z Królewcem i tak, Kaliningradem. Też. Tak. A już przechodząc teraz do języka, już przykładów literackich, chociaż to też się wiąże właściwie nie, to nie tylko z literaturą, to oczywiście, że tak jest, że cały czas, znaczy są podobne problemy, pewne realia ukraińskie na przykład. No cały czas ta cała strefa, sfera słownictwa związanego z wojną, to już wcześniej było w tym 2014 roku, na przykład, tak jak mówiłam w tej poprzedniej dyskusji, na przykład nawet zdrobnienia związane, nie wiem, typu właśnie zdrobnienia słowa czołg na przykład, czy jakieś takie potoczne formy jakieś, których na przykład żołnierze na froncie używają, czyli na przykład swoje maszyny, jakieś czołgi nazywają jeszcze w jakiś sposób, czasami pieszczotliwy nawet, co takie nawet może jest trudne do zrozumienia. A teraz już wracając konkretnie do książki Marianny, to tutaj, no tutaj zawsze w wierszach Marianny jest sporo wyzwań translatorskich i jedno z takich wyzwań, to nie jest może widoczne na poziomie tej książki, ale to jest takie, że te wiersze to są fragmenty większej całości. I ta całość, ona się jeszcze pisała, kiedy ja wybierałam wiersze do przekładu, one się pisały, te wiersze cały czas się pisały, ja nawet tak przedłużałam oddanie tej książki, cały czas mówiłam właśnie Małgosi, Krzysztofowi, Marianna jeszcze pisze te wiersze, jeszcze pisze, tak? No ale w którymś momencie już zdecydowaliśmy, no musimy tę książkę wydać, więc w którymś momencie już trzeba przestać, to znaczy no przestać już z tym wyborem. I więc te wiersze się cały czas pisały, kiedy ja je wybierałam. Jeszcze ta całość nie była jeszcze znana. No już teraz wiemy, jeszcze książka nie wyszła, ale wiemy, że już jest złożona i że ma wyjść.
ale to jest sporo, sporo większa całość. I jak później rozmawiałam z Marianną, to jeszcze okazało się, że... To jeszcze, oczywiście ta książka jest ułożona w jakiś specyficzny sposób. Jest jakąś całością. Te wiersze są ułożone w jakimś porządku. Jakiś dialog ze sobą prowadzą. Jakoś się ze sobą łączą. I na przykład okazało się, że są pewne słowa kluczowe. Czyli jakieś słowo, które pojawia się w różnych wierszach, to ono powinno być przetłumaczone w taki sam sposób. To powinno być to samo słowo. No i to było dosyć trudne, to jest dosyć trudne wyzwanie, kiedy jeszcze tej całości nie ma, nie do końca wiadomo, ile razy to słowo się pojawi w całej książce, w jakich kontekstach, w jakich wierszach i tak dalej. No i być może to w ogóle kiedy zobaczę tę całość i gdybym próbowała całość przetłumaczyć, to się okazałoby może, że inne podjęłabym decyzje, kiedy zobaczyłabym, nie wiem, 20 użyć tego słowa, nie na przykład 3, tak? I teraz znalezienie takiego słowa, które pasowałoby do tych wszystkich już wierszy, które wybrałam, no czasami nie było proste, bo czasami w każdym z tych wierszy użyłabym na przykład innego synonimu, czy ta troszeczkę w inną stronę poszła. Czy na przykład właśnie tam, gdzie się pojawiło słowo czołgi i właśnie Marianna mi się sugerowała, że to powinno być raczej właśnie tanki, bo to też nawiązuje do formy poezji tanka. No ale pomyślałam sobie, dobrze, że przetłumaczę tanki, to też jakby no, Polacy też zrozumieją, o co chodzi. Więc tutaj to było duże wyzwanie, że to jest właśnie fragment większej całości i te słowa klucze powinny być jakoś tam rozpoznawalne i powinny się pojawiać, a to nie jest aż tak bardzo widoczne jeszcze na poziomie no, mniejszej liczby wierszy. Ja się tanków też trzymam przy tłumaczeniach. No ja różnie, teraz tak, ale zdecydowałam, że jakby, jeżeli powiemy tanki, to każdy wie, o co chodzi, to wiadomo, że to są rosyjskie, tak, że to nie są jakieś tam prawdopodobnie inne... Ja po prostu przypomniałam sobie, bo miałam rozmowę z córką, która cały czas czyta media anglojęzyczne i mówiono o idiomatyce, to niestety nie polska idiomatyka nowa, ale okazało się, że teraz jest bardzo popularne takie powiedzonko po angielsku, powiem go po polsku, zamiast jaja z żelaza mówią jaja z ukrainiumu. To jest dość powszechne. W książce, o której rozmawiamy, wybija się bardzo wyraźnie jeszcze jeden rejestr językowy. To jest język osadzony w tradycji religijnej, wynikający z tradycji religijnej. On się bardzo mocno wybija. Czytałem takie badania, które mówiły o tym, że Ukraina, szczególnie zachodnia część Ukrainy, to jest ten obszar Europy, który należy do najbardziej religijnych, a poziom religijności również po 2014 roku zaczął jeszcze bardziej wzrastać. Z drugiej strony religia jest sferą opresyjnego kłamstwa ideologicznego ze strony Rosji. Patriarcha Cyryl to jest ideolog, to jest chodzące kłamstwo i właściwie współtwórca tego całego aparatu razem z, znowu odwołując się do religijnego języka, którym się posługujesz, do Biesa z bunkra. Chciałbym zapytać ciebie o to, jak język religii czy religia również w kontekście, a może przede wszystkim w kontekście tożsamości narodowej czy kultury narodowej jest dla ciebie elementem jakimś istotnym, czy właśnie kulturotwórczym? No, powiedziałabym, że u mnie to jest zupełnie inaczej, niestety. Moja religijność, która owszem jest mocno osadzona, wynika z dwóch rzeczy. Pierwsze, że moja chrzestna mama, Olha Mostenec, należała do cerkwi grekokatolickiej podziemnej. Ja byłam jej jakaś prawie
Ona miała około 500 chrześników, ja byłam bliżej do 400. Czyli nawet nie wiem, jaka, bo ona nie mogła sobie przypomnieć, czy jakaś 384, czy... No, jakoś tak. I kiedyś moja chrzestna powiedziała mi coś takiego właśnie, jak grekokatolicka cerkiew wyszła z podpolia, powiedziała, no, tracimy czystość cerkwi. Chodziło o to, że osoby cerkiewne istniejące w podpolu, podziemiu, jakby nie mogą kraść, tak? Nie mogą spekulować. Są po prostu czyści w tym, co robią. Owszem, to na mnie wywarło ogromny wpływ, ale nie w ten sposób, że chodzę do cerkwi co tygodnie. Z jednej strony miałam dwie śmierci kliniczne. Moim zdaniem osoba, która chociaż raz była blisko tego około śmiertnego doświadczenia, jakby blisko śmierci, nie może pozostać osobą niewierzącą, jakkolwiek wygląda jej wiara. Jeśli mówić o rosyjską prawosławną cerkiew, no to to są fakty jakby powszechnie znane. Bo wiadomo, że jest mocno osadzona przez KGB. Kiedyś miałam rozmowę z panią Oksaną Zabuszką. Właśnie rozmawialiśmy o tak zwanych tichonianach i o tym, dlaczego w ogóle ani wyszukiwarka nic nie daje, żeby przeczytać o nich, ani nie ma nic jakby w takich bliższych do cerkwi rosyjskiej prawosławnej źródłach. Bo właśnie rosyjska prawosławna cerkiew w tym wyglądzie, w jakim istnieje, ona nie jest legitymna. Słucham? Nie jest wiarygodna. Po prostu jakby, no to jest jakby osobne długie pytanie, ale właśnie dla mnie cerkiew rosyjska prawosławna moskiewskiego patriarchatu nie istnieje po prostu dlatego, że nie jest wiarygodna. No jak jeśli dużo osób chodzą do tych cerkwi, czyli ja nie kwestionuję wiary, ja kwestionuję instytucji. I to nie dotyczy jakby cerkwi rosyjskich, prawosławnych, które są związane z Konstantynopolem. Co dotyczy tej książki, jak powiedziałam wcześniej, to szukałam języka jak najbardziej archaicznego. I to jest moja pierwsza książka, którą jakby pisałam powyżej i poniżej tego poziomu mojej własnej wiary chrześcijańskiej. Jestem grekokatoliczką, ale ta książka jest bardzo nawet nie pogańska, właśnie jest na tyle archaiczna, że jakby w całokształcie tej książki występuje Elysium, do którego idą zwierzęta też. Jako dobre zwierzęta. I występuje taki gniew rzeki Dniepra, kiedy woda idzie przeciwko prądowi. I właśnie dla mnie ten konkretny wiersz w ogóle jest takim przeczuciem tego, co zdarzyło się w Kachowce. Właśnie ja tą książkę pisałam, czy ona mi sama pisała się na takim poziomie bardzo archaicznym.
I w tym sensie te wiersze, które nawiązują do chrześcijaństwa, nawiązują nie do tego chrześcijaństwa, jakby w którym istnieje, a do sposobu myśleć, jakby w bycie jeszcze przed językiem nawet. Gdzie ma znaczenie krew, gdzie ma znaczenie, gdzie mają znaczenie takie rzeczy najprostsze i właśnie gdzie jeszcze zwierzaki mówią takim prawdziwym językiem i istnieją właśnie na tych samych mniej więcej zasadach, co ludzie. Czyli w zasadzie to pytanie jest uzasadnione i właśnie bardzo ważne dla mnie też, ale ta książka jest jakby bardziej archaiczna niż ta religia, do której nawiązują te jakoby religijne wiersze. To jest również ciekawe. Tego pan moderator nie mógł wiedzieć, no bo po prostu nie zna jakby całokształtu tekstów. Z tego, co jest tu, owszem, to wygląda, że właśnie może nawet trochę natarczywie są te wątki. Absolutnie. Ja je czytałem jako właśnie przejaw pewnego kulturotwórczego elementu, ale też odwołującego się do czegoś większego niż my sami. To mi się splata jeszcze z jednym wątkiem, który przewija się również w tytule. Z przyrodą, z naturą, z tymi zwierzęcami, o których wspominałaś. I tu znowu, w pierwszym momencie odczytywałem to jako zderzenie takiej naturalnej, być może nawet łagodnej stałości, która wynika z przyrody. A w drugim momencie pomyślałem sobie, że przecież przyroda to również jest wielkie okrucieństwo. Zastanawiałem się, być może to nie ma w tym sprzeczności, gdzie w tym wszystkim lokuje się w obliczu wojny człowiek. Nie? Czy jest zaprzeczeniem przyrody, bo wojna jest czymś wyjątkowo ludzkim w tym negatywnym znaczeniu, czy właśnie jest przejawem tego, co u nas najbardziej jakieś zwierzęce, nie? Fotosynteza to jest robota ze światłem. I tak naprawdę w moich wierszach jakby od samego początku, czyli od wierszy, które napisałam jeszcze w dzieciństwie, bardzo ważnym czymś jest trawa. I wydaje mi się, że właśnie w czasie wojny i w czasie zagłady trawa to jest takim symbolem, w jakimś sensie kruchości i nieśmiertelności. Bo nawet po pożarze zostają nasiona, już które trafiły do ziemi. Zostają korzenie, które są w ziemi. Zostaje wiatr, który może na pustkowie przynieść nasienie i tak dalej. I właśnie to słowo fotosyntez właśnie nawiązuje po prostu do jakichś podstaw bytu, do podstaw natury rzeczy, że właśnie jakby podstawą życia jest robota ze światłem. I w tym sensie, jeśli chodzi o wojnę, to oprócz intencji do zwycięstwa, oprócz walczenia, oprócz zjednoczenia społeczności w obronie z jakichś ważnych rzeczy. Społeczeństwo, które jakby traci tą siłę roboty ze światłem, społeczeństwo, które przestaje być trawą lub liściem,
nie wiem jak, ono jakby, nie chcę powiedzieć, że nie może przetrwać, ale właśnie ta robota ze światłem jednak jest podstawą i to trawa daje schron dla zwierzaków, to trawa jest zasobem dla wszystkiego, co będzie żyć później. I właśnie ta nazwa fotosyntez, jakby na powierzchni to jest robota ze światłem, a pod fotosyntezą właśnie jest ta trawa, która musi przetrwać pomimo swoją kruchość. Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo już powoli przechodząc do końca, też o tym chciałem wspomnieć, bo światło, o którym opowiadasz, które jest też symbolem jakiejś nadziei, być może nie wybijającej się na pierwszy plan w tej książce, ale obecnej, to światło pojawia się dokładnie tyle samo razy, ile razy pojawia się krew. I tyle samo razy pojawiają się gwiazdy. Coś, co jest niezmienne, stałe, do czego czy można się nawigować. I pozostawiając państwa w tym momencie z tą nadzieją, która się cały czas w tych wierszach gdzieś tuż pod gruntem tego okrucieństwa pojawia, chciałbym poprosić was jeszcze o przeczytanie kilku wierszy, a ciebie, Aneto, jeszcze dodatkowo chciałbym poprosić, jeśli można, o przeczytanie też kilku swoich wierszy, w których być może uda nam się przekonać, że język polski też zaczyna wyglądać nieco inaczej. Ja właśnie chciałam powiedzieć jeszcze parę słów, bo jakoś nie dałam rady zrozumieć, z jaką prędkością płynie czas. Chciałam właśnie podziękować nie tylko Krasnogródziem, nie tylko gospodarzom tego miejsca i obecnym, i nieobecnym ludziom, ale właśnie dla mnie, jak myślę o Polsce, to właśnie myślę o Anecie. I kiedyś tłumaczyłam jeden z jej wierszy z poprzednich książek. I ten wiersz to jest takie wyliczanie ukraińskich poetów, których ona przetłumaczyła. Nie, to wcześniej. To ten wiersz napisany był w Czerniowcach, tak? No nie pamiętam. To jakieś lata temu był napisany i nawet lata temu był przetłumaczony, ale właśnie i wtedy nagle zdałam sobie sprawę, że niektóre rzeczy, którzy jakby widzimy i doceniamy, a tak naprawdę nie doceniamy, działają jakby na poziomie przeszłości i dalekiej przeszłości. I teraz, bo już zaczęłam tłumaczyć tą książkę też, zdałam sobie sprawę właśnie, że prawie połowa tych ludzi, a to dziesiątki osób przetłumaczonych przez Anetę, właśnie spali u niej na kanapie. Może trochę przesadzam w ilości, ale w sensie... Nie wszyscy spali na kanapie. Ale rzeczywiście to jest tak, że ten wiersz jest... Ale daj mi skończyć. Dobrze, okej. Okay. Nie, bo tak przestraszam, tak wszyscy spali na kanapie i tak. No, okay. Nie, ja to powiedziałam w takim bardzo ściśle określonym sensie, właśnie tego, jak może zadziałać jedna osoba. Jedna osoba, która jakby okazuje się w pewnym mieście, w pewnym czasie,
mając w zapleczu jakieś poprzednie życie z poprzednim doświadczeniem. I chcę powiedzieć, że dla mnie, ale nie tylko dla mnie, właśnie Aneta jako tłumaczka poezji ukraińskiej w dniu dzisiejszym, ale i do tego, i później, tak samo jak pan Bohdan Zadura, tak samo znowu, jak powiem, jak inni liczni osoby, to jest właśnie... To jest znacznie więcej niż jeden człowiek, który robi jedną sprawę. I nawet nie powiem, że to jest osoba instytucji. Ale właśnie jestem teraz na tyle... tak mnie przeraża moje emocje, że trochę zacinam się, przepraszam. Właśnie próbuję powiedzieć, że docenimy niektórych rzeczy tylko z perspektywy dłuższego czasu, ale to nie zmienia tego, że zaczynać dziękować można już teraz. І з людини росте трава, з Бога сон. Але впори тіла зашпори позаходили, і тепер так не є. А є так, що вбиті довкола невбитих, як сіль, коло вмерлих у садах окупації, між квітами зла в хаті на ліжку. Кажуть, легше вмирати вдома, без води і без їжі, без даху, без стін, засинати під тінню бджолини знайомої. Кажуть, попіл спалених вогнеметами легший, аніж попіл дерев. Гнів залежить від сліду, від мови і від насіння. Я посію зорине зерно українською мовою, сім'я світла для гніву українською мовою слід. Z człowieka wyrasta trawa, z Boga sen, ale w pory ciała bólu zadry powchodziły i teraz tak nie jest. Jest tak, że zabici wokół niezabitych jak sól, koło zmarłych w ogrodach okupacji, między kwiatami zła w domu na łóżku. Podobno lżej jest ubierać w domu, bez wody i bez jedzenia, bez dachu, bez ścian. Zasypiać pod cieniem pszczoły niezniszczalnej. Podobno popiół spalonych miotaczami ognia jest lżejszy niż popiół drzew. Gniew zależy od śladu, od języka i od nasiona. Posieje gwiezdne ziarno w języku ukraińskim. Nasienie światła dla gniewu w języku ukraińskim. W ślad. Навчи мене, не мовчи, цю війну понад пам'яттю пам'ятати, хоч не всю, а третину, хоч не всю, а до середини. Далі я зможу говорити, питати, повітря хлептати, недорікувато лепетати. Фаланги коло фаланг, зуби коло зубів, очі коло очей, а каревічко і щічки, морічки, лежать собі втомлені, вбиті недалеко від дому. Навчи мене помстити цю втому. Фаланги коло фаланг, зуби коло зубів, очі коло очей. Штани зі слідами крові Петрові. Навчи мене ще таке пам'ятати. Узкий танк по гриби пішов, а вони всі були отруєні. Танка більше і не видати. Фаланги коло фаланг, зуби коло зубів, очі коло очей, струпи обсіли кузьки, бо хтось навпоперек пробував, хтось повзком. Коротше, узкі, ви тут занадто узкі. Берегом бігають трясогузки, тетенькають дзузьки, дзузьки. Навчи мене, не мовчи, мову пам'яттю перевертати, в
дрібну сивину косити, погляд пробуджувати, ласки для нас просити. Милосердя на міру серця. Дай гнівом виходити з берегів, бути смертю для ворогів. Naucz mnie nie milcz, tę wojnę ponad pamięcią pamiętać, choć nie całą, lecz jedną trzecią, choć nie całą, lecz do środka. Pytam, dam radę mówić, pytać, powietrze chłeptać, bezradnie bełkotać. Paliczki koło paliczków, zęby koło zębów, oczy koło oczu, a piwne oczko i policzki, mariczki. Leżą sobie zmęczone, zabite niedaleko domu. Naucz mnie pomścić to zmęczenie. Paliczki koło paliczków, zęby koło zębów, oczy koło oczu, spodnie ze śladami krwi Piotra. Naucz mnie też coś takiego pamiętać. Uzki czołg na grzyby poszedł, a one wszystkie były trujące. Czołgu więcej ani widu. Paliczki koło paliczków, zęby koło zębów, oczy koło oczu, strupy obsiadły żuki, bo ktoś tu w poprzek próbował ktoś pełzać. Krótko mówiąc, uzkie, jesteście tu zbyt uzkie. Brzegiem biegają pliszki, szczebiotają, gdzie tam, gdzie tam. Naucz mnie, nie milcz, język pamięcią przewracać, drobną siwiznę kosić, wzrok przebudzać, o łaskę dla nas prosić. Miłosierdca na miarę serca. Daj gniewem wychodzić z brzegów, śmiercią być dla wrogów. Дивися, і тоді, можливо, почуєш. Дорога з сонця, дорога з дому додому, зі сходу на схід. Зі сходу на захід. Воно ніколи не повертається, перекочується за обрієм, невидимий, як дитина в матері в животі. А тоді знову виходить із дому і йде. По суті, не озираючись, валізу несе в руках, на грудях наплічник з кицькою, на спині ще один з документами і макбуком. І ніхто не може його спитати, його несповідимою мовою, і ніщо не може його спинити, окрім вибуху на пероні. Ніхто, окрім смерті. Але зненацька. Сонце зависає в зеніті і дивиться ясним неспаленим оком на інших людей. Вони можуть вертатися, думає сонце. З дому додому, думає сонце. З заходу на схід. Думає сонце, щасливі. Patrz i wtedy może usłyszysz. Droga słońca, droga z domu do domu, ze wschodu na zachód. Ono nigdy nie wraca. Przetacza się za widnokręgiem, niewidzialne jak dziecko u matki w brzuchu, a potem wychodzi z domu i idzie, w zasadzie się nie oglądając. Walizkę niesie w rękach. Na piersiach plecak z kotką, na plecach jeszcze jeden z dokumentami i MacBookiem. I nikt nie może go spytać jego niezgłębionym językiem i nic nie może go powstrzymać oprócz wybuchu na peronie. Nikt prócz śmierci. Ale znienacka słońce zawisa w zenicie i patrzy jasnym, niechronionym okiem na innych ludzi. Oni mogą wracać, myśli słońce. Z domu do domu, myśli słońce. Z zachodu na wschód, myśli słońce. Szczęśliwi. I teraz trochę tak zadrzałam, jak Kuba powiedział, żebym przeczytała takie wiersze, że było widać, że jak się język polski zmienił i nie wiem, czy to mi się uda pokazać, ale na pewno w tych wierszach napisanych przez pół roku, to jest 220 wierszy napisanych przez pół roku po 24, no, krótkich, po 24 lutego. Nie, tak normalnie nie piszę, tak to zupełnie jest, to jest taki zapis takiego zupełnie nienormalnego stanu.
Na pewno w tej książce widać, jak zmienił się mój język poetycki. Ja wcześniej pisałam zupełnie inne wiersze lingwistyczne, zupełnie inne. Te wiersze są bardzo proste. To znaczy, to są takie proste wiersze, które mają jasno, prosto powiedzieć, o co chodzi i pozwolić mi przeżyć ten trudny czas. I no, właściwie to trudno wybrać coś, ale czasem robię tak, że zaglądam, sprawdzam, na przykład dzisiaj jest 1 lipca, niestety rok temu 1 lipca nic nie napisałam, ale tak czasem sprawdzam właśnie, że co robiłam, co się działo rok temu, czym żyłam, jakie właśnie były wiadomości, co się działo. Więc 1 lipca nic nie mam, ale mam wiersze z 4 lipca, więc może te przeczytam. I w tym pierwszym jest takie nawiązanie do flagi Ukrainy, takie nie do końca może czytelne dla Polaków. Pod Charkowem pali się właśnie 30-hektarowe pole pszenicy. Spalcie jeszcze niebo do kompletu, idioci, mówię. I nie dziękujcie za podpowiedź. I 2 wiersze o barszczu ukraińskim. Barszcz ukraiński został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, wymagającego pilnej ochrony. Ze względu na agresję militarną i realne zagrożenie obiektu, po raz pierwszy w historii nominacje rozważano poza zwykłym porządkiem obrad. To derusyfikacja barszczu, ogłasza wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. To manifestacja ksenofobii, nazizmu i ekstremizmu, ogłasza rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Ukraińcy wygrają tę wojnę, tak jak wygrali wojnę o barszcz, ogłasza minister kultury Ukrainy. I drugi, już po tym po wpisaniu na listę barszczu, na listę UNESCO. Pod postem Luby obserwuję dyskusję, czy barszcz może być bez pomidorów, bez fasoli, bez kapusty, bez czosnku, bez buraków. Może być bez buraków. I czekam na rozstrzygnięcie, czy liczy się, jeśli ugotować go w innym kraju. Raczej tak. Chociaż do Japonii trzeba przywieźć sobie buraki. I czy liczy się, jeśli ugotuje go nie Ukrainiec, nie Ukrainka? Raczej nie. I przypomina mi się, że zamiast wegański bezpieczniej jest mówić postny. Wtedy może będzie się liczyć. Dobrze, to był wiersz z 4 lipca zeszłego roku. Czy mogę? Mhm. No, po prostu otworzę i też przeczytam jakiś wiersz Anety. Dobrze, proszę bardzo. Ja mam tu niektóre ulubione, ale skoro ta książka Anety, a nie moja, to nie otworzy się na tym miejscu, w którym sama otworzę. Tu jest 220 wierszy, więc w ogóle jest trudno znaleźć, jeżeli się chce znaleźć konkretny wiersz, nie pamięta się daty, to trochę trudno tak trafić na ulubiony. Nieulubiony wiersz. I właśnie przeczytam jako nieulubiony. Uwaga. Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Konieczne jest, przekonuje czeski kardynał, który teraz pewnie awansuje na polskiego, żebyśmy dostrzegli zbrodnie wojenne w całej ich złożoności i zauważyli wszystkich uczestników. Ukraińskie kobiety nie powinny bronić się przed gwałtami. Rosjanie wielokrotnie pomagali kobietom w Ukrainie i chronili je przed niebezpieczeństwem. Tak uproszczone podejście może prowadzić do szowinizmu i nacjonalizmu. Poza tym znam wiele osób, które zawdzięczają początek życia gwałtowi.
Ale wydaje mi się, że właśnie nawiązując też do tego wiersza, gdyby ktoś pisał o tym pracę doktorską, to te 200 wierszy obejmują najważniejsze wątki, które jakby padają w społeczeństwie, w mediach. I ja pisałam do tej książki parę słów, po prostu ich przeczytam. To poezja faktu, poezja dokumentu, poezja empatii, która wkrótce stanie się poezją pamięci dla kilku pokoleń. To wiersze w duchu kroniki i reportażu, jakich nie dało się pisać, ale jakie musiały zostać napisane w czasie, kiedy świadectwo poetyckie przestaje być literaturą i staje się prawdą. Możliwe, że kiedyś ten tom okaże się jedną z najważniejszych polskich książek o rosyjskiej inwazji. Dziękuję Anato i dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję.